Kasprowy Wierch, mekka polskiego narciarstwa, można powiedzieć sanktuarium. Ale jak to w każdym kulcie bywa, tyle wad, ile zalet. Miliony ludzi, wielkie kolejki do wjazdu, tylko dwie trasy narciarskie, z czego jedna jest prawdziwym skansenem polskiego narciarstwa, przecież to jest goryczkowa. Dwa krzesełka, żadna przepustowość, minimalna, można powiedzieć, w najlepszym wypadku, ale o tym później. Kolejka, która stoi za mną, już jest po remoncie. To było wielkie wydarzenie w historii tej infrastruktury, tej góry. Wszystko zaczęło się tutaj w 1936 roku, wtedy się odbył pierwszy wjazd dzięki inżynierowi Popkowskiemu. No dobrze, teraz idziemy na dolną stację Goryczkowej i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Fakty są takie, że z dolnej stacji kolejki na Kasprowy do dolnej stacji Goryczkowej są 3 km. 3 km pokonuje się niemal 40 minut niespiesznym tempem. Co zyskujemy dzięki temu? Nie stoimy w tej paskudnej kolejce, która się zaraz utworzy, a wychodząc odpowiednio wcześniej, zanim ktokolwiek wjedzie kolejką, my już będziemy na dolnej stacji na śniadaniu. Tutaj mamy takie małe skrzyżowanie w drodze na Dolną Goryczkową. To jak chcecie sobie skrócić drogę i nie iść naokoło, to pamiętajcie, że tutaj musicie iść przez od razu na Dolną Goryczkową. To jest tylko 1,8 km, a nie idźcie tam na stronę Myślenickiej. No bo jest 3 km, to jest dużo dalej, bez sensu. Ciekawostek, ciąg dalszy. Na początku zeszłego wieku, jak zaczęli myśleć o kolejce w Tatrach, to kolejka wcale nie miała iść na Kasprowy Wierch. Miała iść na Przełęcz Świnicką. Na szczęście tak się nie stało. I padło na Kasprowy z inicjatywy inżyniera Bobkowskiego. I co? Budowa zaczęła się w 1935 roku, po 7 miesiącach. Pierwszy wjazd w marcu 1936 już miał miejsce. Teraz to jest nie do pomyślenia. Chyba same pozwolenia na budowę by trwały nie 7 miesięcy, ale 7 lat. Ale to były inne czasy. W 1929 roku odbyły się tutaj zawody. Ranga międzynarodowa. Ludzi przyjechało, zawodników przyjechało. Każdy podjarany, że zawody. Wszystko bardzo fajnie, wszystko pięknie. Tylko tak, chcesz wystartować, nie było wtedy jeszcze kolejki, bierzesz narty na plecy, buty na plecy i zasuwasz na szczyt Kasprowego i dopiero wtedy sobie możesz pojeździć na nartach. W sumie tak jak teraz, tylko że my trochę bliżej mamy, bo Dolna Goryczkowa to jednak jest 1300 metrów. No i właśnie się zaczyna jedyny stromy odcinek tego podejścia. Ostatnie 200 metrów, bardzo mocno pod górę. Z nartami troszkę to męczarnia, ale jeszcze tylko kilkanaście kroków i będzie po wszystkim. Witamy w żywym skansenie polskiego narciarstwa, Dolna Stacja Goryczkowej. A teraz dostanę zawału. Poproszę całodzienny karnet. Ile to kosztuje i czemu tak drogo?
No i pierwszy wjazd dzisiejszego dnia, kolej Krzesełkowa-Goryczkowa. Dlaczego się fatygowałem tutaj na piechotę? No oczywiście, że chodzi o pieniądze. Jeżeli kupujemy na dolnej stacji Goryczkowej całodzienny karnet, kosztuje to 90 zł. Jeżeli kupujemy całodzienny karnet z wjazdem kolejką, kosztuje to 130 zł. Czyli co, 4 dychy jesteśmy do przodu. Karnet 10 wjazdowy kosztuje 95 zł, a każdy pojedynczy wjazd kosztuje 2 dychy. I niesamowite jest to, że oni przez tyle lat nie zmienili tych krzesełek. Przez tyle lat są tutaj krzesełka wolne, dwuosobowe. Jedzie to do góry 15 minut. Dobrze, w pełni wykorzystaliśmy możliwości trasy goryczkowej. Przerzucimy się teraz na halę gąsienicową. Zobaczymy, jak tam wyglądają warunki narciarskie, przepustowość, widoki i w ogóle, co słychać po drugiej stronie Kasprowego. Żeby nie tracić waszego czasu na komentarze o Goryczkowie, to jedna ostatnia rzecz. Gastronomia. No gastronomia tutaj. Jest ten szałas taki. No, nawet to nie schronisko, jest szałas z kilkoma stołami. Z kilkoma. Tutaj przyjeżdża setki ludzi. Mimo tej przepustowości setki ludzi tutaj potrzebuje zjeść, siąść i napić się czegokolwiek. Nieważne czy alkoholu, czy herbaty, czy wina. To wszystko jedno. Ważne jest to, że to jest tak małe. I tak biedne swoje menu, tam możecie zjeść hot doga, możecie zjeść bigos, możecie zjeść fasolkę i jajecznicę. I koniec. Tam nic więcej nie ma. Problem jest taki, żeby dostać się na drugą stronę Kasprowego, trzeba przejść przez całą jego kopułę. Tam jest hala gąsienicowa. Nie ma żadnego tunelu, podcięcia, żadnego wyciągu, więc siłą własnych nóg przebijamy się na drugą stronę. Na kanale Podwiad jest legenda. Legenda, absolutna, człowiek, który zjechał z K2. Nie byliśmy umówieni. Cześć, jestem Robert. Miło mi cię poznać. Bo tu byłeś setki razy, prawda? Bo tu biegasz, prawda? Tak, dawno temu robiłem. Ten czas to jest chyba 48 minut. 40. Gość był 48 minut na szczycie. Tu przy dzwonie, gdzie stoimy, facet biegł 48 minut. Andrew, dziękuję, nie zajmuję swojego czasu. Hej.
całkiem nieoczekiwanie spotkałem na hali gąsienicowej mojego kumpla Sebastian Kadzior. Wielka twarz polskiego snowboardu. Dzień dobry, bardzo mi miło. Możliwe, że nawet największa twarz naszego snowboardu rodzinnego. W dużych goglach na pewno. Kadzior, jak się jeździsz w tym kasprowy na tej górze? W kasprowym? No spoko się jeździ, super się jeździ. Widać po tym, kto tu przyjeżdża. Przed chwilą spotkaliśmy Andrzeja. Wiecie jakiego Andrzeja. Także sądząc po osobistościach, co tu przyjeżdżają, to chyba dobrze się jeździ. I to wszystko na dzisiaj. Tak wygląda hala gąsienicowa, hala goryczkowa. Do zobaczenia na ostatnich filmach.